Cześć, z tej strony Klaudia, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu O czym szumią buki. Dziś porozmawiamy sobie o silnych bohaterkach literackich. Czym w ogóle jest siła? Pamiętam, że ktoś mi kiedyś zarzucił, że nie jestem silną kobietą, bo nie chodzę kilka razy w tygodniu na siłownię. Dam Wam teraz chwilę na przetrawienie tego, co powiedziałam. Nie ukrywajmy, siła zazwyczaj kojarzy się właśnie z fizycznością, z taką umiejętnością podnoszenia ciężarów, walczenia czy innych czynności, do których wykonania potrzebne są mięśnie. I jasne, czasem tak bywa, i to nie tylko w codziennym życiu, ale i w literaturze, że silne bohaterki, które poznajemy na stronach książek, potrafią po prostu komuś przyłożyć. Siła ma jednak wiele definicji, a ta fizyczna jej strona jest jedynie jedną z nich. Wykreowane przez pisarzy i pisarki postaci, a także my, ludzie, często zostajemy obdarzeni na przykład siłą psychiczną, zdolnością stawiania czoła przeciwnościom czy po prostu umiejętności przywoływania uśmiechu na twarz mimo złego dnia. A może siłę utożsamiamy po prostu z odwagą? Spójrzmy na kilka literackich bohaterek i ich siłę. I spróbujmy stworzyć taką pełną definicję tego pojęcia. Część pierwsza. Dawno, dawno temu, czyli bohaterki protofeministycznej ery. Często te silne bohaterki w literaturze kojarzą się z feminizmem. Część z nich powstała jednak jeszcze przed pojawieniem się tego słowa, kiedy konwenanse nie pozwalały wyjść poza rolę matki, żony czy córki. Kiedy kobiety zawsze miały pozostawać pod opieką mężczyzn i nie wychylać się zbytnio. W wielu powieściach można dostrzec jednak kłamanie tych społecznie przyjętych zasad. Autorki wysyłały swoje bohaterki na taką bitwę z konwenansami i uprzedzeniami. Jeśli czytaliście dziwne losy Jane R., lub chociażby słuchaliście mojego odcinka o tej książce, wiecie, że jedną z takich bohaterek była właśnie tytułowa Jane. Przekraczała określone przez społeczeństwo granice, nie przestrzegała tych wszystkich powszechnie przyjętych reguł, ale kierowała się własnym sercem i poczuciem sprawiedliwości. Dla niej wszyscy powinni być równi i tak też starała się ich traktować. Nie bez powodu więc Jane Eyre, wykreowaną przez Charlotte Bronte, uważa się za jedną z pierwszych literackich feministek. Niektórzy przyznają to miano jednak żyjącej jeszcze wcześniej Jane Austen i postaciom kobiecym, które wyszły spod jej pióra. Każda z powieści tej osiemnastowiecznej pisarki przedstawia choć jedną kobietę, która nie wpisywała się w ówczesny ideał. Emma Woodhouse nie marzyła o pójściu. Elizabeth Bennet nie przymknęła oka na nieprzyjemne uwagi ze strony pana Darcy'ego tylko dlatego, że był dobrą partią. Nawet Kathleen z pozoru naiwna, ulegająca wpływom innych, ostatecznie z godnością potrafi odejść. W przypadku tych protofeministycznych bohaterek, z czasów, kiedy każdej płci narzucano konkretne, sztywne role, siła to zazwyczaj umiejętność stawiania na swoim, podążania za głosem serca, mimo że społeczeństwo oczekiwało od nich podporządkowania posłuszeństwa. Część druga. Nie tak dawno temu, czyli jak to w literaturze jest obecnie. W miarę jak zmieniał się świat i pod kątem gospodarczym, i prawnym i społecznym właśnie pojawiały się nowe zwyczaje, nowe oczekiwania, a co za tym idzie? Nowe problemy, z którymi bohaterki musiały się mierzyć. Lekko przedefiniowano też przez to pojęcie siły. Zacznijmy od Ani zielonego wzgórza. Czy ktoś z Was nie słyszał o tej wspaniałej dziewczynce? Niezwykle silna już za dzieciaka, kiedy przenosiła się od jednej rodziny zastępczej do drugiej, szukając takiej, która zapewni jej choć trochę ciepła. Dziewczynka o wielkiej wyobraźni, która pomaga jej przetrwać nawet najgorsze chwile. Rozczuliła mnie opowieść o niej jeszcze kiedy czytałam ją mając zaledwie kilka lat. W zeszłym roku robiłam reread pierwszych dwóch tomów i ta historia rozczuliła mnie chyba jeszcze bardziej. Jak wiele takiej determinacji musiała mieć w sobie Ania, by mimo wszystko iść przez życie z podniesioną głową. Uwielbiam tę bohaterkę. W literaturze już bardziej współczesnej pojawia się wiele różnych tego rodzaju wątków, różnych podejść do tematu siły. Wśród cechujących się nią bohaterek literackich zawsze zwracam uwagę na matki. Wiele z nich charakteryzuje ogromna siła i upór, chęć zapewnienia swym dzieciom jak najlepszego bytu. Ogromnie poruszają mnie takie historie, a ich bohaterki wzbudzają podziw. Szczególnie jeśli opowieść dotyczy matek samotnych. Te opowieści po prostu mają w sobie coś takiego, co mnie porusza. Z tytułów, które mówią o takich bohaterkach polecam szczególnie Love, Rosie i zloty i Upadki Młodej Jane Young. Pierwsza z nich już kilka lat temu trafiła na listę powieści, które uważam za wyjątkowe. Została napisana jako zlepek liścików, listów, maili, sms-ów wymienianych przez tytułową Rosie i pojawiające się w jej życiu osoby na przestrzeni kilkunastu czy tam kilkudziesięciu nawet lat. Jeszcze jako nastolatka Rosie zachodzi w ciąży. To w pewnym sensie zmusza ją do skonfrontowania rzeczywistości z własną wizją przyszłości, wszystkich marzeń, które miała do tej pory. Podejmuje trudne decyzje, odsuwa na bok te właśnie dotychczasowe marzenia i tworzy nowe. Spośród których na pierwszy plan wyłania się chęć bycia dobrą matką. Nie poddaje się nawet w najcięższych sytuacjach. Ogromnie podziwiam tę kobietę. Tworząc to zestawienie, nie mogłam zapomnieć też o bohaterkach jednej z moich ulubionych książek, Ever. I o ile Love Rose, mimo dość trudnego tematu, zawiera również takie momenty wytchnienia, czasem nawet rozmawiające czytelnika, czy czytelniczkę, na przykład mnie. Przy słowiku autorstwa Kristen Hanna głównie płakałam. W sumie nawet nie chciałabym, żeby jakiekolwiek wesołe fragmenty tutaj próbowano wciskać, bo no nawet byłoby ciężko, bo jest to opowieść rozgrywająca się w czasach II wojny światowej. Jest to historia o dwóch siostrach. Każda z nich ma zarówno inne marzenia, pragnienia, lęki, jak i odmienny stosunek do wojny. Izabel czynnie bierze udział w wojnie, w pewnym sensie wykorzystuje swoją kobiecość, ale jednocześnie pragnie zniesienia tych podziałów na cechy określane jako męskie i kobiece. Nie można jej zarzucić braku odwagi czy wytrwałości. Druga sióstr, czyli Wian, nie jestem pewna czy tak czyta się jej imię, jeśli nie, to wybaczcie, pozostaje natomiast w domu. Opiekuje się dzieckiem i wraz z sąsiadkami całymi dniami stoi w kolejkach, na przykład po chleb na kartki. Czy to czyni ją słabszą? No nie. Ona też wiele przeżywa, również ma w sobie ogromne pokłady odwagi i siły, tyle że mają one po prostu inną formę. Może więc siła to pokonywanie wszelkiego rodzaju przeciwności, takie stawianie czoła każdemu dniu i wszystkiemu, co za sobą niesie. Część trzecia: wymyślone światy prawdziwa siła. Różne rodzaje kobiecej siły dostrzec można także w literaturze fantazy. Już książki skierowane dla tych najmłodszych czytelników pełne są silnych bohaterek, z którymi zarówno dziewczynki, jak i chłopcy mogą się utożsamiać. Pamiętam, że sama jako kilkuletnia dziewczynka uwielbiałam m.in. Ronię, córkę zbójnika. Lubiłam ją za jej pragnienie wolności, za beztroskę i nieprzejmowanie się zdartymi kolanami, czy tym, by ładnie wyglądać. Później poznałam Hermione Granger, która pokazała, jak przydatna jest znajomość różnych zaklęć, ciekawostek, książek, która tak naprawdę udowodniła wszystkim, że siłą może być również wiedza. To między innymi dzięki swojej wiedzy oraz umiejętności dostrzegania niesprawiedliwości. Z roku na rok stawała się coraz odważniejsza, a korytarzami Hogwartu przechadzała się coraz pewniejszym krokiem. Jest bohaterką niesamowicie zdeterminowaną. Pomyślmy tylko, ile razy uratowała Heremu i Ronowi tyłki. Wymyśliła nawet i zainicjowała powstanie Gwardii Dumbledora. Czy Harry w ogóle dałby radę pokonać Voldemorta bez Hermiony? Jako nastolatka często wracałam do serii o Harry Potterze, a Hermiona stała się dla mnie taką przyjaciółką. Ogólnie są takie postaci w literaturze, do których można przywiązać się w zaledwie kilka stron, i które zostają gdzieś tam z nami na długo. Podobnie miałam skatnice z, z Igrzysk Śmierci. Długo broniłam się przed tą książką, jednak kiedy zaczęłam czytać, od razu przepadłam. Jeśli nie czytaliście Igrzysk Śmierci, to polecam, chociaż ostrzegam. Ja płakałam już na pierwszych stronach. I wychodzę na taką meksę. Możecie mi teraz nie wierzyć, ale ja serio bardzo rzadko płaczę podczas czytania. Miałam mówić jednak o bohaterce. W przeciwieństwie do Hermiony, Katniss to już taka typowa buntowniczka. Taka wiecie: Born and raised, która, mimo że tego nie chce, staje się symbolem rewolucji. Jest zdolna do poświęcenia nawet własnego życia w imię sprawiedliwości, przyjaźni czy miłości. Jednocześnie jest też świadoma własnych słabości, co czyni ją tym samym jeszcze silniejszą. Do takiego samego wniosku dochodzi również m.in. Mia Korwere, bohaterka serii Niby Noc. Tak się nazywa ta seria? Nie jestem teraz pewna. Pierwszy tom się tak nazywa. Czytałam go niedawno i zachwycił mnie. Jeśli nie czytaliście, koniecznie nadróbcie, szczególnie właśnie jeśli lubicie literaturę fantastyczną. Czytając, miałam wrażenie, że teleportowałam się do takiego Hogwartu dla młodych zabójców. Ten klimat był niesamowity. Nieco mroczny, pełen tajemnic, ale też na wskroś magiczny. Główna bohaterka, Mia, na przestrzeni kilkuset stron przeszła trening i fizyczny, i psychiczny. Próbowała opanować sztukę walki, a także poznać siebie, swoje zalety i wady, by móc w pełni świadomie określić hierarchię swych wartości i pozostać w tym wszystkim, co się dzieje, z sobą. A teraz, last but not least, Rin z Wojny Makowej. Jestem, co prawda, dopiero na drugim tomie, więc nie zakończyłam jeszcze przygody z tą serią. Ostatnio, przez wszystko to, co dzieje się na świecie, musiałam zrobić sobie od niej przerwę jest bardzo brutalna, pamiętajcie o tym, siadając do tej książki, tak czy siak Rin zdecydowanie nie można siły odmówić, szczególnie tej fizycznej, choć stara się też pracować nad swoimi słabościami i pokonać kolejne przeszkody czające się w jej głowie. Właściwie wszyscy naokoło wytykają jej, że rzeczywiście ma nad czym pracować. Te bohaterki literatury fantazy zazwyczaj uczą więc, że siła to tak naprawdę umiejętność wykorzystywania swoich zalet. Czym więc jest siła? Tak naprawdę dla każdej i dla każdego z nas może oznaczać ona coś innego. Dla jednych będzie to umiejętność stawienia czoła każdemu dniu, dla innych zdolność do proszenia o pomoc. Jeszcze inni będą uważać ją za umiejętność wykorzystania własnych zalet w jakimś większym celu, a dla niektórych będzie ona oznaczać po prostu wytrzymałość fizyczną. Także ja, na zakończenie dzisiejszego odcinka, życzę Wam po prostu siły, czymkolwiek ona dla Was jest. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Jeśli tak, zachęcam do obserwowania podcastu i oceniania go. Będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie. Szczególnie jeśli oceny będą pozytywne. W Q&A pod tym odcinkiem dajcie znać, która z bohaterek literackich jest według was najsilniejsza. Czy to z tych, które wymieniłam, czy to z innych, takich, które mieliście okazję poznać i które w jakiś sposób zrobiły na was wrażenie. Do usłyszenia. Cześć.